Bocian to pomocnik człowieka w gospodarstwie. Tu żaby schwyci, tam węża, czy inne plugastwo. A z bocianem to tak było. W dawnych czasach Pan Bóg siedział se na niebie i patrzał na swoje stworzenie. Patrzał i radował się. Ale jak mocniej się przyjrzał, to zobaczył, że rozmaite plugastwo rozmnożyło się na potęgę. Węże, pajędry, gady, płazy, muchy i inne robactwo. Nie podobało się Panu Bogu, kiedy widział, że ludziom życie uprzykrzają. Wziął wór i kazał wszystkiemu temu tałataństwu wleźć do środka. A wór kazał człowiekowi, niejakiemu Wojtusiowi, do morza wrzucić, żeby je wszystkie wytracić. Wojtuś wziął wór i niesie. Ale nie wiedział, co niesie. Ciekawość go ogarnęła. Co też w tym wojloku jest? Zajrzał do środka i wypuścił wszelkie gady i płazy na powrót. Coś ty narobił, Wojtusiu. Plugastwo żeś uwolnił. Będziesz teraz ty po świecie chadził. I te wszystkie żaby i inne gadzie stworzenia odławiał. Pan Bóg wtedy zamienił Wojtusia w bociana i tak to z tym bocianem jest